To ja Mikołajka! Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Mógłbym robić live y nawet na stojąco: Shocking Shock. Ja! No, witam, witam serdecznie. To jestem ja. Witam w moich skromnych progach. Proszę sobie usiąść. A dziękuję bardzo. A nie, stoje. Dobra! Dosyć tych wygłupów. Zjeżdżamy na dół. Żadne mi kable się nie obijają w okuszy i dobrze. Przeżyjemy. O, o! O nie! Coś się zatkało. USB-Wideo. O! Tu trzeba było nacisnąć, trzeba było tak od razu. Dobrze, dobrze już. Dalej nic. Miga obraz. O ludzie, co tu się działo? Jest ok, mi pasuje. No dobrze. Ładny sweter, bardzo dziękuję. Mojej żonie się podoba. Moja mama, artystka, mówi, że nie pasuje za bardzo do oczu kolorystycznie, więc sam się zastanawiam czy ten sweter jest odpowiedni, czy nie, ale jak tak nie patrzę w sobie w oczy, to... to też mi się podoba. <laughs> Jakie to jest ciekawe, że my jesteśmy tacy podatni trochę na sugestie, nie? Tam, co się wszyscy czujemy, że jesteśmy samodzielni, jeśli chodzi o nasz sposób myślenia i tak dalej, ale ktoś nam coś powie i potem nagle. To już pewnie każdy ma inaczej, co? Są ludzie mniej podatni na wpływy i bardziej. E, tam super początek taneczny. No właśnie. Aha, bo trochę tańczyłem, a potem wyciąłem początek, bo była awaria techniczna kompletnie. Chyba, że zrobi... O, takie cięcie inteligentne w środku. Tak też mogę. Felix mówi, wpadam tylko na chwilę, ale podrzucam tekst, który powinien ci się spodobać i nawet wydaje się dobry do skomentowania. na wie, jak będziesz miał chwilę. O, czekamy, czekamy. Yy, ale zbudowałeś napięcie. To musi być coś super. Ha, ha, ha. Wszyscy się nastawiamy teraz, Felix musi. <laughs> Rzeczywiście dać coś dobrego. <laughs> Fajnie. To poczekamy na ten tekst od Feliksa, a potem przechodzimy do Dziejów Apostolskich, rozdziału 15. I jak zwykle o tym sobie pogadamy przez jakąś godzinkę, a potem przejdziemy do odpowiadania na jakieś ewentualne pytania. Panie Mikołaj, byłeś kiedyś na mszy w innym rycie niż z Ordo, na przykład Trident albo Ryty Wschodnie? Na Trydenckim nie byłem, byłem na Rycie Wschodnim we Wrocławiu. Tam są Greko-Katolicy. I byłem na takiej liturgii w języku ukraińskim. Nie? E, oczywiście to są greko-katolicy, czyli jak to się mówi inaczej, chyba unici, tak? Czyli to są jakby tacy prawosławni, którzy uznali autorytet papieża nad sobą, więc, więc są jakby katolikami, ale pozostali w tym swoim rycie, w swojej liturgii. Piękne to było, fajne strasznie dużo tego znaku krzyża, nie? Dla mnie to jest e, dla takiego zwykłego katolika rzymskiego, e, no to to jest bardzo dziwne, nie? Bo my tak staramy się rzadko ten znak krzyża jednak robić, nam się nie zdajemy sobie sprawy, jak rzadko go robimy w porównaniu do niektórych, nie? Bo tam w Mszale, gdzie są tam zapisane te wszystkie rzeczy, wydaje mi się, że tam jest napisane tak, że ludzie Czynią znak krzyża wierni na początku liturgii i na końcu, kiedy jest błogosławieństwo. Niech Was Bóg błogosławi, ojciec, syn, duch święty, więc, jakby to powiedział ładnie, liturgista, liturgia jest otwarta krzyżem świętym i zamknięta znakiem krzyża świętego. Nie? A, a w tamtej liturgii, greko katolików no to tam. Wielokrotnie, nie wiem, chyba z paręnaście razy podczas całej liturgii jest nie tylko znak krzyża, ale jakiś taki przedziwny, potrójny znak krzyża, że musisz zrobić coś takiego: dwa i trzy. A i jeszcze na odwrót, tak wiadomo, bo my mamy inną kolejność ramion, czyli jeszcze ja jestem w lustrzanym odbiciu, tak naprawdę, więc e, my robimy tak, a oni robią tak. I to jeszcze raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy ja zdążyłem zrobić to wszystkie, co, co tam trzeba było zrobić. A, kiedy tam ciekawostki liturgiczne, wiecie. Wiecie, że mi to nie zabiera, że tak powiem, snu w nocy, czy coś? A komuś zabiera? <laughs> Chodzi o to, że to nie są moje tematy. Uśmiecham się ze stryszku, mówi moja mama. Fajnie, fajnie. Felix gdzieś zniknął. <laughs> Coś nie ma tego tekstu, który chciał pokazać. Dawno nie byłam na żywo, ale nadrobiłam prawie wszystkie live z dziejów. Super, że widzicie w tym taką wartość, że to warto nadrabiać. Super. Mikołaj śmieje się z innych wyznań. Świetnie. <laughs> ani to inne wyznanie, ani się śmieje. Mikołaju, dzięki Tobie lubię poniedziałki. Jeszcze jakbyśmy te live robili rano, to byś lubiła ranki poniedziałkowe, ale to pewnie rano byś nie mogła oglądać. Także bez sensu. No dobra, to co? Przechodzimy do rzeczy. Ja mam chyba. Trochę mam gardło chore, więc trochę mam inny ton głosu trochę niższy. Niektórym się to będzie podobać, radiowe głosy, a niektórzy się nie będą mogli przyzwyczaić. Natomiast Sobór Jerozolimski, Dzieje Apostolskie, rozdział 15, rozdział wydaje się bardzo ważny, nie? no bo ja jako katolik, No to się zastanawiam, ale jako chrześcijanin w ogóle się zastanawiam, nie? Jak to jest z tymi soborami? Eee, często takie hasła się słyszy, że. O ci to tam demokratycznie, ha, demokratycznie ustalają, nie? A to przecież mamy Boże objawienie w Piśmie Świętym. W Biblii mamy Boże objawienie, a tutaj się biskupi zjeżdżają i kardynałowie, purpuraci i tak dalej, i demokratycznie chcą coś przegłosować, i, i, i wtedy ogłosić Kościołowi, że to naucza wręcz Duch Święty. Nie? I rzeczywiście, jak usłyszysz. Tą sytuację przedstawioną w ten sposób, takimi słowami, no to wydaje ci się rzeczywiście. Coś jest dziwnego. Przecież Pan Bóg powiedział tu, jak mamy żyć. A tam się zjeżdżają, coś ustalają, przegłosowują. Nie. I teraz właśnie bardzo ciekawym jest, że było coś takiego jak sobór Jero jerozolimski. Jest jeden sobór zapisany w Biblii. Nie i teraz pewnie protestanci jakieś by mieli swoje argumenty. Ja teraz tego nie neguję, wiadomo. Nie, nie będę się tym zajmował do końca dzisiaj. Mogą mieć swoje argumenty, że to ten sobór jerozolimski to wcale by nie musiał dać początku tym soborom, które my mamy w kościele katolickim. Albo, że mógłby dać początek i, i że można to kontynuować, ale że nasze sobory poszły ewidentnie za daleko. Więc są dyskusje, są argumenty, wiadomo, wiadomo. Nie, natomiast jest to bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Oto jesteśmy w takim już momencie. Tak, pamiętacie, tu jest 15 rozdział. W rozdziale 10 Piotr został wysłany w sposób nadprzyrodzony do Korneliusza, czyli pierwszego poganina, który przyjął chrzest. I na Korneliusza i tam jego domowników w ogóle spłynął Duch Święty w trakcie jeszcze, kiedy Piotr ich nauczał, głosił im Ewangelię. I oni już wtedy zaczęli uwielbiać Pana, modlić się językami nie i Piotr stwierdził, no, mają ducha świętego, no to jak mam ich nie ochrzcić? Trochę na odwrót, no ale. <laughs> chrzest z wody wydaje się no, trochę mniej ważny albo chronologicznie pierwszy. Więc jak już mają ducha świętego, no to szybko trzeba nadrobić chrzest wodny, tak? Chrzest z wody. Skoro już jest chrzest ducha świętego. No więc to było w rozdziale 10. W jedenastym Piotr wraca do Jerozolimy, opowiada o tym, co się tam wydarzyło, no i potem oni stwierdzają, ok, no to możemy nauczać pogan, no to wtedy Paweł rozpoczyna swoją podróż, tak, pierwszą misyjną i, i odwiedza takie różne miejscowości, w których są nie tylko Żydzi, ale i poganie, więc jest takie nauczanie do pogan. Tam chyba w rozdziale 13, tak? Niedawno sobie mówiliśmy o tym, że w Antiochii powstaje pierwszy kościół złożony głównie z pogan. I, I teraz dochodzi do takiego spięcia między Pawłem i Barnabą a resztą. E, ludzi tam w ich kościele, e, bo sporo jest tam Żydów i to nawet takich, którzy są z sekty faryzeuszy, jak to ich tutaj e, na, nazwano. E, chociaż pytanie: jestem ciekawy, jakie tam greckie słowo jest użyte, e, przetłumaczone jako sekta, czy ono rzeczywiście jest tak nacechowana negatywnie jak w naszym języku polskim. E, bo wydaje mi się, że nie powinno tak być. Natomiast. No. Więc dochodzi do takiego spięcia, bo Żydzi mówią, tak? I to jest jeden z największych problemów w całym Nowym Testamencie. Potem Paweł będzie rozwijał ten temat we wszystkich swoich listach. czy tam prawie wszystkich. Um, jak Żyd przyjmie wiarę w w Jezusa i uważa, że to On właśnie jest Mesjaszem, czyli Chrystusem, no to... niech chwileczkę. Powiedziałem Żyd? Jak Poganin! Bo dla Żyda to jest naturalne. Właśnie o to chodzi, że dla Żyda to jest naturalne, normalne, że przyjmuje wiarę w Jezusa, no bo oczekiwał tak na Mesjasza. Natomiast co się stanie, jeśli Poganin przyjmie wiarę w Jezusa? Czy on przypadkiem nie powinien najpierw się obrzezać? Czyli... Innymi słowy, czy do Nowego Testamentu zawsze trzeba przechodzić przez Stary Testament, czy jednak niekoniecznie? Nie to tak w cudzysłowie. Bardziej powinno się używać na przykład słowa, może, przymierze. Czy do Nowego Przymierza trzeba przechodzić najpierw przechodząc przez Stare? Chociaż, no przepraszam, że wchodzę w takie szczegóły, ale tutaj jest jeszcze, trzeba by zapytać... Co dokładnie nazywasz starym przymierzem? Tak, bo my tutaj jako chrześcijanie tam trochę sugerujemy, że no to jest nowe przymierze teraz, ale które jest tak naprawdę stare? Bo mamy parę ładnych przymierzy w Starym Testamencie, nie? Najpierw to w ogóle jest przymierze noachickie. Tak, czyli przymierze z Noem. Przecież tęcza jest. Symbolem tego przymierza. Nie, potem jest przymierze Abrahamowe jeszcze przed Mojżeszowym, tak? Także już mamy dwa przymierza przed Mojżeszowym, i dopiero potem jest Mojżeszowe, a obrzydzanie było już wcześniej, i to kilkaset lat wcześniej, tak? Bo Abraham jest um, powołany w wieku XIX przed Chrystusem. Tak? W XVIII wieku przed Chrystusem <laughs> Abraham wchodzi do Ziemi Obiecanej. <laughs> znaczy do Kanaanu jeszcze wtedy, tak? Chyba się wtedy jeszcze nie mówiło o Ziemi Obiecanej. Potem Izraelowi się obiecuje, także wróci do tej Ziemi, która była Ziemią Abrahama. Tak? W każdym razie to, było, to był XVIII wiek przed Chrystusem. A Mojżesz umiera, i Jozue wprowadza naród wybrany do Ziemi Obiecanej w 1220 roku przed Chrystusem, czyli w XIII wieku, tak? Więc to tam ładnych kilkaset lat minęło, i wszyscy Izraelici już mieli obrzezanie, tak? Więc Więc właśnie więc właśnie to nie jest tak, że nowe przymierze znosi stare, tylko jak już sobie mówiliśmy, przy tym całym liście do Rzymian, tak, które też omówiliśmy ładnie. Nowe przymierze w krwi Chrystusa jest tak naprawdę powrotem do tego pierwszego najważniejszego, Abrahamowego, Abrahamowego Przymierza. Nie? Bo Abraham uwierzył i Pan mu to poczytał za sprawiedliwość, czy wtedy jego uznał za sprawiedliwego, czy za usprawiedliwionego. Różnie się tłumaczy to. Natomiast na wzór tego my teraz przyjmujemy wiarę w Jezusa Chrystusa i to jest najważniejsze w życiu duchowym chrześcijanina. Wiara w Jezusa Chrystusa. Nie? Żadne przestrzeganie prawa, a już na pewno nie takie legalistyczne, tak? Przestrzeganie przepisów. Przede wszystkim wiara w Chrystusa. Więc yy, dzisiaj sporo będę cytował Sterna, i on właśnie pięknie będzie o tym opowiadał, że yy, jest takie trudne i trudno to ubrać, wiecie, we właściwe słowa. Ja to muszę jeszcze wmasować w swój mózg, <laughs> a co dopiero wam przedstawić jakąś taką dobrą, zjadliwą formę tego. Tak, ale ten żyd mesjaniczny, David Stern, właśnie odróżnia przestrzeganie przykazań Bożych, czyli przede wszystkim miłość do Boga i do bliźniego od tego legalizmu przestrzegania tych wszystkich wymyślonych przez ludzi już e, przykazań. Nie? Ehm. Ale to do tego przejdziemy. bo Chciałbym sypać tym z rękawa, ale mam za ciasne rękawy czy coś. Nie wiem. Sobór Jerozolimski, czyli Dzieje Apostolskie, rozdział 15. Idziemy z tematem. Ehm, Panie Jezu, Tchnij w nas Ducha Świętego, abyśmy mogli rozumieć pismo. Amen. Więc David Stern robi taki mały wstęp. Pewne rozdziały Nowego Testamentu mają szczególną wagę dla Żydów mesjanicznych, gdyż dotyczą centralnej kwestii judaizmu mesjanicznego. Co to znaczy być jednocześnie Żydem, a zarazem wierzącym w wieszuę. I jak obie rzeczy pogodzić to właśnie jeden z takich rozdziałów tak czyli właśnie Dzieje Apostolskie rozdział 15 i inne takie rozdziały to na przykład Dzieje Apostolskie rozdział 21 list do Rzymian, rozdział 7 i potem od 9 rozdziału do 11 list do Galatów od 2 do 5 list do Efezjan rozdział 2 list do Hebrajczyków który Ster nazywa listem do Żydów mesjanicznych. też od rozdziału 7 do 10 i list Jakuba, rozdział 2. <laughs> tak czyli te wszystkie rozdziały traktują o tym, co to znaczy być jednocześnie Żydem, a zarazem wierzącym w i jak obie rzeczy pogodzić. No, więc ważny temat. Niektórzy przybywający z Judei nauczali braci. Jeżeli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Od razu, może wspomnę, że warto mieć na uwadze, jak się pojawia coś takiego, że ktoś jest z Judei. <laughs> Jeśli się nie mylę, jest nawet taki problem z tłumaczeniem. Jak na przykład jest napisane, że jest taki jeden werset. Jest taki jeden werset na przykład, kojarzycie Jana 5:18. To jest napisane tak: Judejczycy tym bardziej starali się go zabić. Jezus bowiem nie tylko naruszał szabat, lecz także Boga nazywał swoim ojcem, czyniąc się równym Bogu. Więc Jezus, który pochodzi z Galilei, z Nazaret, tak, czyli tam z tej północy, dalekiej. No to przychodzi do Jerozolimy, która jest stolicą Izraela. No i tam wzbudza kontrowersje. Tak? Bo tam jest świątynia, tam są faryzeusze, saduceusze, uczenie w piśmie. Tam jest cała ta śmietanka. No i Jezus robi im tam takie tak? mieszanie. Że oni starają się go zabić. I teraz zauważcie, że tutaj w Biblii Poznańskiej, to jest moje ulubione tłumaczenie, ci ludzie są przetłumaczeni jako Judejczycy. Ale jak zobaczycie tutaj u biskupa Romaniuka, to jest w Biblia Warszawsko-Prawska, tu już są Żydzi. Ha? Żydzi w Biblii Tysiąclecia, w dosłownym Żydzi, u, w Paulince Żydzi. Uszterna, judejczycy właśnie, ha? I w UBG Żydzi. Więc teraz, jeśli się nie mylę, może już tego nie będę sprawdzał w... Mm. <coughs> albo kurczę, sprawdzę! Sprawdzę. Bo to jest ciekawe. Jana 5:18. John 5, 18. Show me that verse, please. Thank you. The Jews. Jak to brzmi? Zakładamy słuchafony. Strongs G2453 Judas. Judas. I Jak klikniemy tutaj, będziemy mieli ładną stronę z tym słowem. Judas. Judas. I zobaczcie. Ee, Biblia króla Jakuba. Tak, ona jest protestancka, ale ogólnie szanowana <laughs> przez wielu <laughs> chrześcijan, w ogóle na świecie, uważana za natchnione tłumaczenie. <laughs> Co jest ciekawe. Czyli uważają, że w ogóle ci tłumacze byli natchnieni, ci, którzy tłumaczyli oryginalny tekst. Na język angielski. Oni byli natchnieni i nie można innego tłumaczenia. Znaczy, one może trochę bardziej rozjaśniają, ale ogólnie trzeba się trzymać tego. Taka ciekawostka. I teraz to tłumaczenie Biblii Króla Jakuba powstało w 1611 roku, więc to jest XVII wiek, ale ten portal, Blue Letter Bible, korzysta z Biblii Króla Jakuba z roku 1769, ok? Więc. Tam są też pewnie jakieś różnice i tak dalej, ale żebyście wiedzieli, o jakim czasie e, mówimy. I to jest takie szanowane tłumaczenie, i tutaj jest 193 razy przetłumaczone to słowo jako Jew, czyli Żyd, albo Of Judea, czyli ktoś z Judei, tak? I to ciekawe, że tylko jeden raz. Jewish, czyli żydowski, należący do żydowskiego narodu. Albo żydowski, jakby mówiąc o, o, o narodzeniu, początku, jakby wyjściu z, tak? I o religii. Nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć. Nie jestem tłumaczem. I tu są jakieś definicje. Tak, bo to jest definicja strąga. Tu jest tak należący do Judy, tak? Kto jest z Judei? Albo właśnie? Żyd, po prostu, tak? Więc z tego co rozumiem, jest tutaj yy, taki mały problemik. Zawsze jak jest to słowo użyte, jak to przetłumaczyć? Czy to jest żyd, czy to jest judejczyk? Teraz, dlaczego ja to w ogóle podnoszę? No, bo wiecie, Żydzi to są ci, którzy są etnicznie Żydami, czyli są z mamy Żydówki, albo staty Żyda. Nie, natomiast Judejczycy, no to są Żydzi z Judei. Bardziej nie? I teraz Czasem się tłumaczy właśnie to słowo jako Judejczycy, żeby podkreślić, że chodzi o Żydów z Judei, nie? którzy tak przyjmowali Jezusa, właśnie tak jak widać na obrazku, nie? że chcieli go zabić. Z reguły takie były relacje Jezusa z nimi. Więc, okej, okay, to sobie wyjaśniliśmy, i teraz. Mówiliśmy o tym wersecie. Niektórzy przybywający z Judei nauczali braci. Jeżeli nie zostaniecie obrzydzani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Jeszcze tylko sprawdzę, kochani. Jeśli kogoś to nudzi, przepraszam, ale to są ciekawe rzeczy. Nie, tu akt... Teraz jesteśmy w wersecie jest 15.1. Teraz ciekawe, jakie słowo tu jest użyte. Eee... To jest to samo słowo? Nie, to jest inne słowo. A, widzicie. Czy ci naprawdę byli z Judei? Ci naprawdę byli z Judei. I Teraz o to chodzi, że trochę warto mieć to z tyłu głowy, bo to jest dosyć istotne. Tak, że ktoś był z Judei, to być może że yy, znaczy to, to trochę oznacza, że on niesie ze sobą cały ten bagaż, wiecie, yy, świątyni, życia wśród faryzeuszy. Tych ważniaków, tam kapłanów, saduceuszy, starszyzny Izraela, całej, nauczycieli pisma. Tak? Więc oni, to są właśnie ci ludzie z takim bagażem, ok? To jest istotne, dlatego wspominam o tym. Więc to, jest, to nie jest dziwne, że ci, którzy przybyli z Judei, to jest jakby oczywiste, tak? Judejczycy wcześniej chcieli zabić Jezusa, to właśnie oni przede wszystkim chcieli go zabić, tak? Chociaż. Oczywiście Jezus też, jak przyszedł do siebie do Nazaretu, tak? Był dokładnie w Nazarecie. Tam gdzie otworzył hmm, czytanie, tak, z Księgi Izajasza i mówi, teraz się spełniły te słowa powiedziane wam od Pana. Co ciekawe, wtedy jeszcze go nie chcieli zabić, ale jak powiedział, że. Hmm, żaden prorok nie jest w swojej ojczyźnie, tak? w swoim jakby miejscu przyjęty, no to wtedy stwierdzili, że go wezmą i go zrzucą z góry, co im się nie udało, tak, bo przeszedł z mocą e, pomiędzy nimi. Mm. Tak, więc chcieli go zabić w różnych miejscach, natomiast tam w Judei ewidentnie miał takie największe problemy właśnie z judejczykami, tak, nie, nie, nie tylko z Żydami, bo sam był Żydem też. Dobra. Mam nadzieję, że, że wszyscy zrozumieli. Więc ci, którzy przybyli z Judei, Judejczycy, ale wierzący, ok? Już, którzy są chrześcijanami. Więc Jezusa uznali za Mesjasza. I oni nauczali braci, czyli innych chrześcijan. Jeżeli nie zostaniecie obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. No właśnie. I tutaj David Stern, Żyd męsjaniczny, mówi tak. Wymieniony tutaj rzekomy warunek zbawienia ma w istocie e, znacznie szerszy sens. Ci ludzie z Judy żądają bowiem de facto, aby nieżydzi stali się pod każdym względem Żydami. W wersecie 5 nie kryją już tego, dodając jasno, że nieżydowskim wierzącym powinno się polecić, aby przestrzegali tory Moszego, czyli Mojżesza. Przez to rozumieją zarówno torę spisaną, jak i ustną ten warunek daleko wykracza poza wymogi niezbędne do zbawienia człowieka wykładane przez Tanach, czyli Stary Testament, przez Judaizm i przez wysłanników, czyli apostołów. Tanach, czyli Stary Testament, powiada, a kefa, Piotr, to cytuje w drugim rozdziale, że kto wezwie imienia Adonaj, czyli imienia Pana, będzie zbawiony. Judaizm głosi, że aby być zbawionymi, nie Żydzi potrzebują jedynie przestrzegać siedmiu praw. Noego, to też Stern opowiada na podstawie jakiegoś tam, jakiejś tradycji ustnej, tak, znaczy w sumie już spisanej tam w formie jakiegoś Talmudu, Także Noe podobno tam otrzymał jakieś 7 praw, ale o tym chyba też mam jakiś tam cytat później, czy nie. To były takie prawa, wiecie. Coś tam podstawowe, żeby nie założyć, coś tam nie, nie rabować, coś w tym stylu. Ale to jest też piękne, tak? Na podstawie już samego Pisma Świętego, że Piotr cytuje Stary Testament. Kto wezwie imienia Adonai będzie zbawiony. I, i to Piotr głosi ludziom. Nie? I nawet, wiecie, weźmy pod uwagę, że tam większość jest Żydów. I oni są wszyscy przekonani, że trzeba spełniać te wszystkie rzeczy, które wymyślają faryzeusze. I on już wtedy, na samym początku, po zesłaniu Ducha Świętego, mówi, kto wezwie imienia Adonai, będzie zbawiony. To jest teraz najważniejsze. Nie? Znaczy teraz. <tutaj>, Tutaj Stern pokazuje, że już Piotr, Wyciąga prawdziwą Ewangelię z samego Starego Testamentu. Nie? Że teraz Jezus Chrystus jest wypełnieniem planu Bożego, który tak naprawdę był znany od zawsze, nie? Tak z grubsza. Bo w dużej mierze był też ukryty, oczywiście. Okej, okay, muszę przyspieszyć, bo prawie pół godziny minęło, a ja czytam werset drugi. Ponieważ wywołało to niemałe zamieszanie i spór między nimi, a Pawłem i Barnabą, tak, bo Paweł właśnie jest wielkim głosicielem łaski, jakby to powiedział protestant, nie, czyli przez łaskę jesteś, jesteśmy zbawieni, nie z uczynków, prawa, nie, i tutaj dlatego, no, on tutaj chroni, bije się o właściwą Ewangelię, tak. Dlatego postanowili, że Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udadzą się w tej sprawie do apostołów i starszych w Jerozolimie. Wysłańcy Kościoła, odbywając drogę przez Fenicję i Samarię, opowiadali o nawróceniu pogan, co wszystkim braciom sprawiało wielką radość. Gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół, apostołów i starszych i opowiedzieli o tym, czego to Bóg przez nich dokonał. Zobaczcie, komentatorzy tutaj. Pokazują. Zobaczcie, od czego się zaczęło to spotkanie z najwyższymi w tym Kościele. Nie? Bo jest tutaj jakiś poważny problem. Poważny problem. Poważny spór w kościele. I oni z tego powodu jadą tam, płyną, biegną do Jerozolimy. Z tego właśnie powodu. A zaczynają od. Opowiedzenia o tym, czego to Bóg przez nich dokonał. Jakie wspaniałe to jest. Widzimy tego świeżego ducha chrześcijańskiego. Nie? To są pierwsi chrześcijanie, i oni są. Jakby to ładnie powiedzieć, zachłysnęli się tym, co Bóg robi przez nich. Nie? Wśród ludzi. Są zachwyceni tymi Bożymi dziełami i przede wszystkim o nich opowiadają. Nie mają głowy i ja to odnoszę do nas teraz. Czego się chcemy z dzieł apostolskich nauczyć? Co nam na dzisiaj może się przydać? Właśnie ten wzór. Nie? Ludzi, którzy nie mają głów zaj zajętych Tymi sporami teologicznymi konfliktami we wspólnocie. Nie jak mają, nawet w sprawie tych konfliktów, tych dyskusji teologicznych. Nawet jak w tej sprawie gdzieś pojadą do najważniejszych ludzi, to jak z nimi siadają, to, mówią, to, to nie mówią, no dobra, no to, to co robimy z tym? Tylko mówią, słuchajcie, jak Pan Bóg przez nas działa, tam się pomodliliśmy, to ktoś wyzdrowiał, a tam pojechaliśmy, to było tyle ludzi chętnych i założyliśmy tam kościół i tam pojechaliśmy, to się najważniejsi wkurzyli, tak, że nas ścigali, musieliśmy uciekać i Pan Bóg tam tego poraził ślepotą, więc tamten uwierzył, nie? Jakie to jest piękne, że nie mają konkretną sprawę, jadą do najważniejszych ludzi, Najpierw dzielą się tym, co Bóg przez nich uczynił. Mega! Sprzeciwili się temu niektórzy nawróceni z sekty faryzeuszów i powiedzieli: Trzeba ich zobowiązać do obrzezania i zachowania prawa Mojżeszowego. No więc, mieli problem z Judejczykami? Ha? <grym> I przyjechali do Jerozolimy, a Jerozolima z Judei, no i tu znowu Judejczycy, no więc znowu na nich wpadli. Ale David Stern pisze tak: Wielu Żydów czuje się dotkniętych częstym wśród chrześcijan przeświadczeniem, że faryzeusze to ludzie z definicji zatwardziani, pyszni i obudni, którzy legalizmem i pozoranstwem zastąpili prawdziwy kult i służbę żywemu Bogu. A przecież byli i tacy faryzeusze, którzy uwierzyli w Wieszuę. Nie byli oni wcale byłymi faryzeuszami, lecz mesjanicznymi faryzeuszami, czyli jakby nadal byli faryzeuszami, tak jak Szaul. Tak? I tutaj takie ciekawe odniesienie do dziejów apostolskich, tam 23 rozdziału, gdzie Paweł staje przed Sanhedrynem i mówi: e, Trochę tego nie widzicie. To działa? O. Świadomy, że część Sanhedrynu stanowili saduceusze, a resztę faryzeusze. Paweł zawołał, bracia, jestem faryzeuszem. Jestem faryzeuszem, powiedział. Nie byłem. Nie, <grytania> ja tylko jestem faryzeuszem. Teraz, dlaczego nam się wydaje, że faryzeusze to ludzie z definicji zatwardziali, pyszni, obudni? No, bo jesteśmy osłuchani z Ewangeliami właśnie. Gdzie Jezus miał non-stop jakieś problemy, nie? Z faryzeuszami. No więc. E... Siłą rzeczy. Stało się to takie, takie słowo. E, stało się to słowem takim nacechowanym negatywnie, nie? Ty, Faryzeuszu. <grym> nie, a Paweł mówi: Ja jestem bracia, ja jestem Faryzeuszem. Nie? Możliwe, możliwe, że on Ciut Ściemniał. Nie, no bo jednocześnie mówił: Sądzi się mnie za to, że ja wierzę w zmartwychwstanie. Nie, no głównie chodziło o to, że Jezus tam. E, nie. Jezus był kością Niezgody, a nie sama koncepcja zmartwychwstania, nie? No ale to Paweł jakoś sprytnie tam próbował się uwolnić z ich szponów. E, dobrze. No więc znowu Judejczycy, tak? sekty faryzeuszów powiedzieli, trzeba ich zobowiązać do i zachowania prawa mojżeszowego, tak? Wszystkich nawróconych z pogaństwa. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozpatrzyć. I Biblia Poznańska mówi, problem został przedłożony w zebraniu najwyższej instancji apostolskiej. Więc e, to wam pokazuje, żebyście pamiętali, że to jest taki rozdział. Hmm, Stosowane przez katolików jako taki argument, tak? Za autorytetem w kościele. No bo rzeczywiście jest jakiś problem, jest jakiś spór teologiczny. No i co? Ten, ten kościół w Antiochii, tak? Jesteśmy. Yy, tak mi się wydaje, że to Antiochia. W każdym razie jest problem w kościele, no i jak go rozwiązują? Wysyłają Pawła i Barnabę do Jerozolimy, do tych apostołów, którzy chodzili z Jezusem, i oni są, jak to w innym miejscu powie Paweł, uważani za filary. Więc powie katolik, coś w tym jest, nie? że jest jakiś e, autorytet, mm, no właśnie, u apostołów. Nie? I w ogóle jest jakiś autorytet w kościele. To nie jest tak, że każdy sobie rzepkę skrobie, każdy sobie papieżem i tak Więc obecni byli starsi z Jerozolimy: Jakub i Piotr, który przebywał w tym czasie w Cezarei. Przyznanie racji Pawłowi miało ogromne znaczenie w jego przyszłej pracy apostolskiej wśród pogan. Dokonało się bowiem pod wpływem Ducha Świętego. Obrzezanie nie ma żadnego wpływu na zbawienie człowieka. Naukę tę rozwinie Paweł w swoich listach, zwłaszcza w liście do Rzymian. Teraz mi się przypomina taki werset 1 Koryntian 7:19. Zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie nie ma bowiem znaczenia, liczy się tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Swoją drogą ciekawe, że tu nie mówi. <laughs> najważniejsza jest wiara w Jezusa, bez żadnych uczynków. Tylko mówi przestrzeganie przykazań Bożych. Ciekawe, co? Mm. Inne tłumaczenia też są fajne. Dobra. Więc zebrali się apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozpatrzyć. Kiedy już dość długo nad tym dyskutowano, więc była jakaś dyskusja, Zabrał głos Piotr. Bracia, wiecie, że Bóg wybrał mnie od dawna spośród was, aby poganie właśnie z moich ust usłyszeli słowa dobrej nowiny i uwierzyli. Więc, chociaż się mówi o świętym Pawle, że to on jest apostołem Pogan, to jak pamiętamy, właśnie w rozdziale 10 to właśnie Piotr jako pierwszy ochrzcił Poganina, tak? czyli Korneliusza. A Bóg, znający serca, świadczył za nimi, udzielając im Ducha Świętego tak samo jak i nam. Nie wprowadzał też żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając wiarą ich serca. I to jest ciekawy fragment, tak? bo Piotr tutaj mówi o, o tym, że Duch Święty nie wprowadzał żadnej różnicy pomiędzy nami a nimi, czyli pomiędzy Żydami a Poganami. Tak? Teraz pytanie: to jest albo skutek Pawła. Nagany Pawła, z, która jest opisana w liście do Galatów, rozdział drugi. Tak? Pamiętacie, gdzie Paweł mówi: sprzeciwiłem się Piotrowi, bo na to zasłużył. Albo kolejny przykład niezastosowania przez Piotra własnych słów w życiu. Uwaga, jeżeli sytuacja z Galatów, y, rozdział drugi, wydarzyła się później. No bo nie wiadomo, jaka dokładnie była chronologia. Nie? I albo. Piotr um, tak, właśnie uważał, że trzeba jednak robić różnicę, tylko że tutaj, według tego wersetu, tak, widać, że on, według niego nie można robić różnicy. pomiędzy Żydami a Poganami na podstawie wydarzenia z Corneliuszem, które no chyba na pewno było wcześniej, tak? Chyba na pewno. <laughs> no, chyba było wcześniej niż, niż to, co, się, co to, to, co jest opisane w liście do Galatów. W każdym razie, gdyby, e, a w sumie tak się wydaje, tak? Na podstawie sytuacji z Corneliuszem Piotr mówi, nie można czynić żadnej różnicy pomiędzy Żydami a poganami, a potem jednak czyni taką różnicę, bo się dziwnie zachowuje, tak, bo jest z poganami, ale jak się pojawiają Żydzi, no to Piotr się tak usuwa, żeby za bardzo z poganami tam nie jadać, nawróconymi z pogaństwa. Tak? Um. I teraz Paweł go strofuje. I być może ta mowa. Ta mowa jest skutkiem tego tej nagany od Pawła. Tak, jest taka możliwość. A jeśli nie, <ścoughs> Czyli jeśli Piotr to naucza, właśnie naucza w ten sposób, tak? Że nie można czynić różnicy pomiędzy Żydem a Poganinem. A jednak potem robi tą różnicę. Eee, chwileczkę. <laughs> tak. To to może oznaczać, że to jest jakby kolejny taki przykład, że Piotr nie wypełnia własnej jakby nie stosuje się do własnej nauki. I co jest ciekawe, rzeczywiście to byłby trzeci przykład czegoś takiego. Tak, bo najpierw Piotr mówi: Ty jesteś synem Bożym do Jezusa, tak wyznanie Piotra. Ty jesteś mesjasz, syn Boga żywego. A zaraz potem, normalnie wersety dalej, strofuje Jezusa. Jest jeszcze moment, tak, gdzie Piotr się zarzeka, że gdziekolwiek pójdziesz tam, ja pójdę za tobą tak podczas ostatniej wieczerzy, a potem się zapiera Jezusa, co Jezus zapowiedział. Więc Piotr jedno naucza, robi coś innego. Jedno obiecuje, potem robi coś innego. No i być może znowu <laughs> to jest jakaś przywara Piotra, że mówi, Duch Święty nie wprowadza różnicy pomiędzy Żydami a Poganami, a potem... Są w jego zachowaniu różnice, tak? W zależności od tego, czy Żydzi są obecni, czy, czy nie. Więc. Yy, przepraszam, jeśli niektórym namieszałem. Natomiast yy, taka ciekawostka o Piotrze. <laughs> nie? I musimy my wszyscy uważać yy, na to. Ja też zawsze, jak mam jakąś katechezę yy, na spotkaniu modlitewnym, to się modlę, żeby nie być heretykiem, ale też, żeby nie być hipokrytą. Żeby nie być dwoma rzeczami na ha. Nie, i wydaje mi się, że że ten hipokryta jest gorszy jeszcze od, od heretyka, nie? Gorsze od głoszenia błędów teologicznych jest jest głoszenie jakichś rzeczy, którymi samemu się nie żyje. To to jest w ogóle oszustwo, nie? <laughs> Oszustwo, i wtedy właśnie bycie takim faryzeuszem w złym z tego słowa znaczeniu, bo Jezus powiedział, że e, że faryzeusze co, że wiążą właśnie ciężary na ludziach, tak? I sami nie chcą ich tknąć, tak? A ludziom właśnie każą je, je nosić. No właśnie. Więc. Okej, okay, okej, okay. dobra. Idziemy dalej. Wobec tego, czemu kusicie Boga, wkładając na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mogliśmy udźwignąć. I teraz znowu kolejna jest kwestia. Czy ja dzisiaj zdążę to wszystko zrobić? To jest dosyć ciekawe. Tak, bo tutaj niektórzy protestanci wezmą ten werset i powiedzą, no właśnie, całe prawo, wszystkie przykazania były po to. Żeby pokazać, że człowiek nie może, nie jest w stanie wypełniać prawa. Nie możecie się na mnie denerwować. Bo ja ciągle mówię, że nie jestem ekspertem i że się z wami dzielę tym, czego się dopiero uczę. Tak? Na tym polegają te live. Natomiast. Właśnie chcę szczerze powiedzieć, że to muszę jeszcze e, przestudiować, no bo zobaczcie. Tutaj David Stern twierdzi, może przeczytam tak po prostu. Jeśli zatem jarzmo przekaza nie jest uciążliwe, bo on dowodzi tego, tak wcześniej w, w tym cytacie. E, to o czym mówi tu Kefa? Otóż mówi o drobiazgowym mechanicznym przestrzeganiu zasad bez względu na postawę serca, co niektórzy, ale nie wszyscy, Prushim, czyli faryzeusze, a prawdopodobnie i ci wymienieni w wersecie piątym uważali za istotę judaizmu. Nie było to jarzmo mitzvot, czyli przykazań nakazanych przez Boga, ale jarzmo legalizmu, nakazanego przez ludzi. Jarzmo legalizmu jest rzeczywiście nie do zniesienia, jednakże jarzmo mitzvot zawsze wymagało przede wszystkim miłości do Boga i do bliźniego. Obecnie zaś oznacza także miłość do Jeszu i Mesjasza. I tutaj David Stern będzie twierdził tak. E, pamiętacie to z naszego komentarza do listu do Rzymian, że nie chodzi o takie prawo. tak, story, tylko że chodzi o takie prawo legalistyczne, te wszystkie wymyślane tam przepisy, tak zwane narośle na prawie. Tylko wiecie, są te wszystkie fragmenty typu. Rzymian 520. Prawo zaś pojawiło się po to. No bardzo dziękuję. Jeśli chcecie wiedzieć, po co w ogóle pojawiło się prawo mojżeszowe, to macie tutaj napisane. Aby dopełniła się miara przestępstwa. Tam natomiast, gdzie rozpanoszył się grzech, jeszcze pełniej zatriumfowała łaska. Czyli po co przyszło prawo? By dopełniła się miara przestępstwa? Co to znaczy? No, żeby wszyscy ludzie. Którzy nie są w stanie wypełnić tego prawa, stwierdzili, jestem grzesznikiem. No czy nie tak? I to się zgadza z tym, co mówi tutaj Piotr, tak, I, i z tym takim rozumieniem tego wersetu, który się narzuca na pierwszy rzut oka, tak? Czemu wkładacie na uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my sami nie mogliśmy odźwignąć? Czy tym ludziom chodziło tylko o legalistyczne przestrzeganie przepisów, czy jednak chodziło im po prostu o przestrzeganie podstawowych takich przekazań Tory? Tak? No bo skąd mamy wiedzieć, o czym oni mówili? Bo Stern zakłada jakby a priori, że. Czyli tak z czapy. <gry> Że im chodziło o legalistyczne przestrzeganie przepisów, ale jaki przepis oni wymieniają w tekście? Mówią o obrzezaniu. No to czy to jest jakieś legalistyczne, drobiazgowe przestrzeganie? No nie, to jest jedna z najważniejszych rzeczy dla Żyda, tak? I teraz nie mówię, że w prawie mojżeszowym, bo już sobie powiedzieliśmy, że to było już od Abrahama, no ale. No jest to, jest to istotne, jest to ważne, tak? Każdy według Tory, każdy, kto nie był obrzezany, miał być tam wyrzucony, każdy mógł z nimi jeść paschę, ale jeśli był obrzezany i tak dalej, tak dalej, no to było ważne, bardzo ważne. Więc znowu Davida Sterna wiadomo, szanuję, bo go trzeba szanować, wszyscy go szanują. Natomiast wydaje mi się, że czasem coś wczytuję w tekst, tak, czego tam nie ma? Jeszcze inny werset. Galatów 3,19. on też nam mówi, czym jest prawo. Czymże więc jest prawo? No, to jest pytanie, które się musi pojawić, jak chrześcijanin tak robi małą rewolucję w tym żydowskim świecie. Czymże więc jest prawo? Uwaga, dodano je dla ujawnienia wykroczeń. Do czasu przyjścia potomstwa, dla którego była przeznaczona obietnica prawo do przekazania aniołowie przez pośrednika, dodano je dla ujawnienia wykroczeń. Czyli znowu, po co? Abyś ty starał się je wypełniać, a stwierdził: Nie jestem w stanie go wypełniać. Same wszędzie tylko wykroczenia widzę w swoim życiu, kiedy staram się żyć prawem. Trzeba przestudiować ten temat, tak? Natomiast na dzień dzisiejszy, jak to się brzydko mówi. No wydaje mi się, że interp interpretacja, która nam się tutaj narzuca na pierwszy rzut oka jest właściwa. Prawo zostało dane po to, i tutaj jeśli protestanci mówią w ten sposób, myślę, że mają rację. Tak? Na to wygląda. Prawo mojżeszowe było dane po to, żebyśmy zobaczyli, nie jesteśmy w stanie być doskonali sami z siebie, potrzebujemy pomocy Boga, który oczyszcza nas z grzechu, a także ze skłonności do grzechu, zmienia naszą istotę. Stary człowiek przemija, rodzi się całkowicie nowy, i na podstawie, oczywiście, kolejne wersety, na podstawie bardzo ważnych Ezechiela 36, 26 i 27, Bóg już u Ezechiela powiedział, że da nam nowe serce i nowego ducha złoży w nasze wnętrze. I uwaga, Sprawię, że będziecie postępowali według moich praw i strzegli moich przykazań i że będziecie je pełnili. Więc Bóg dał, zawarł z Abrahamem wspaniałe przymierze, że on jest tylko z wiary, tak? Jest usprawiedliwiony. Którą potem wiarę musiał potwierdzić swoimi uczynkami, tak? Było widać po jego uczynkach, że ta jego wiara to nie jest tylko chwalenie Boga ustami. Ale rzeczywiście za jego słowami idą też jego czyny. Natomiast potem ludzie potrzebowali takiej lekcji według Pana Boga. Trzeba im dać prawo, no bo oni chcą być jednak nie chcą być tak samo jak Abraham święci sami, yy, przepraszam. <laughs> nie chcą być jak Abraham święci, yy, ponieważ uwierzyli w, Jezu, yy, w, w Boga, przepraszam. <laughs> Blablabla. Nie, 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 wszystko cofnijmy. <śmiennie> <śmiennie> o. Tak, Żydzi chcą być sprawiedliwi sami z siebie. Więc zostało im dane prawo, żeby zobaczyli: nie jesteśmy w stanie być sprawiedliwi sami z siebie, potrzebujemy ratunku, potrzebujemy Boga, potrzebujemy Bożej sprawiedliwości, a nie własnej. I Bóg już przez proroka Ezechiela zapowiada, że on sam sprawi, że oni będą sprawiedliwi, że my będziemy sprawiedliwi. Sam to sprawi. Dobra. Tak, no więc Stern, z, no z całym szacunkiem nie jesteśmy przekonani. I czytamy dalej. To jest koniec tak przemówienia Piotra. Jednak dzięki łasce pana Jezusa wierzymy, że będziemy tak samo zbawieni jak i oni. Umilkli wszyscy zebrani i, i słuchali opowiadania Barnaby i Pawła o znakach i cudach, jakie Bóg zdziałał przez nich wśród pogan. A gdy skończyli, odezwał się Jakub: Posłuchajcie mnie, bracia. I tutaj z kolei wiecie, że ja jestem zawsze obiektywny, chociaż jestem katolikiem, to zawsze argumenty za i przeciw. Mówiliśmy sobie wcześniej, że. Sobór jerozolimski wydaje się być jakimś argumentem, tak za tymi soborami katolickimi. Że autorytet, apostołów, jaki tutaj wydaje się, że widzimy, tak, bo Paweł jedzie z tym problemem ze swojego kościoła do starszych z Jerozolimy. Do apostołów, którzy chodzili z Jezusem. Tutaj z kolei. Jest taki argument, którego używają protestanci i mówią, dobra, dobra, jeśli Piotr był taki ważny, że zajmijmy się samym prymatem Piotrowym, czyli takim pierwszeństwem Piotra wśród apostołów. tak? Jeśli to było tak istotne, tak ważne, jak mówią katolicy, to dlaczego Jakub odzywa się po Piotrze? I to jakby Jakub dokonuje takiego prawdziwego podsumowania całej dyskusji, która się tam wydarzyła. Wydaje się, jakby Jakub tutaj bardziej rządził. I teraz wiecie, nadal pewnie odpowiedź katolika może być taka: może Piotr był takim apostołem, rzeczywiście pierwszym ale z apostołów, a nie w kościele jerozolimskim. No bo w kościele jerozolimskim, no to ewidentnie, a może wydaje się, że Jakub, hmm, Jakub, tak, przewodniczy kościołowi jerozolimskiemu. Tak jak dzisiaj się mówi o, o papieżu, że jest biskupem Rzymu, no to tutaj kto jest biskupem Jerozolimy, Czyli najważniejszego kościoła w tym momencie, tak? Rzym to, Ohoho, jeszcze nikt nie myśli o Rzymie. Jest jeden najważniejszy ośrodek chrześcijaństwa i kto tu jest jakby biskupem? Jakub. Także ciekawe. Tak i, i też warto o tym pamiętać i myśleć czy coś. Eee, tak, więc gdy, wszystkie, gdy skończyli, odezwał się Jakub. Posłuchajcie mnie, bracia. Szymon opowiedział, no więc odnosi się do Piotra, jakby podsumowuje jego wypowiedź, więc ewidentnie tutaj Jakub jest pokazany jako taki wyższy przewodniczący, prowadzący, tak? Szymon opowiedział, jak Bóg zatroszczył się najpierw o to, aby wybrać dla siebie lud spośród Pogan. Potwierdzają to zresztą słowa napisane przez proroków. Potem powrócę i odbuduję upadły dom Dawida, odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie ludy, nad którymi wzywa się imienia Mego. Mówi Pan, który to wszystko uczyni. Słowa znane od wieków. Zobaczcie, to jest piękne, że ci Judejczycy, Żydzi z Jerozolimy, tak? Eee, apostołowie, Pańscy. Przypominają sobie te słowa, wszystkie ze Starego Testamentu, które już zapowiadały, że wszystkie ludy będą chwalić Pana. I to się właśnie wypełnia. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Pana. I to są też ważne słowa, bo to jest jakby uznanie, wiecie, rzeczy typu obrzezanie, za. Takie kłody, które niepotrzebnie się rzuca pod nogi tym nawróconym z pogaństwa. Niesamowite są. I to są takie słowa, których by użył właśnie David Stern, bo to wielokrotnie u niego widziałem, te kłody pod nogi, tak? Należy jednak napisać im, aby powstrzymywali się od ofiar nieczystych składanych bogom, od nierządu. Od pokarmów ze zwierząt uduszonych i krwi. Więc to jest trochę punkt kulminacyjny, w sensie tu są streszczone postanowienia tego soboru. Co napisać tym, którzy się nawracają z pogaństwa, chcą być chrześcijanami? No. Mówimy, że no raczej nie muszą się obrzezać, no ale coś tam, coś musimy napisać, coś może jednak by zrobili, od czegoś by się powstrzymali. No to, to co, im, co im wymyślimy, co im napiszemy. Nie, no więc mają się powstrzymać od ofiar nieczystych składanych bogom. Mówiliśmy sobie, że były takie uczty. Um, albo w ogóle była taka praktyka, żeby składać. Mięso w ofierze bożką. I ono było tam wykorzystywane na jakichś ucztach, ale też jak było go dużo. Z tego co rozumiem, to było sprzedawane potem na rynku jako po prostu mięso. Nie, nie zawsze było wiadomo, znaczy można się było dopytać, a czy to jest mięso. Jakieś składane było bożką wcześniej, czy nie? No i czasem tak, czasem nie. I chyba w jednym miejscu tak w Biblii jest taka, jest taka rada, żeby się nawet o to nie pytać. <laughs> żeby ktoś nie miał problemu potem z sumieniem, to się, nie, nie pytaj się, nieważne, w zboczka czy nie. E, nie. Dla ciebie jako chrześcijanina, ty masz taką wolność, e, że nawet się o to nie pytaj, tak? Tylko jak ktoś ci powie, że a, bo to jest ofiarowane boszkom i widzisz, że mu to przeszkadza, a no to wtedy powiedz, a, to nie będę jadł, to nie będę jadł. Nie? Czyli troska o sumienie. Braci, żeby też ich nie zgorszyć, ale jednocześnie taka wolność w Chrystusie od spraw tego typu. Więc to jest ta kwestia powstrzymywajcie się raczej od tych ofiar nieczystych składanych bogom. Tylko właśnie widać u Pawła, że mamy być wolni w tym i że mamy się od tego powstrzymywać ze względu na to. Na sumienie innych, żeby innych nie gorszyć. Więc tutaj, może, ja już tego nie będę wszystkiego czytał. Sam nie wiem. To są różne możliwe interpretacje tego wersetu. No to nie jest takie istotne. Jak ktoś chce sobie to przeczytać na spokojnie, dobranowina.net. Zjeżdżamy do dołu, tam jest link, skrypty i można wejść wtedy, tak? W... Pokażę Wam jeszcze raz, bo niektórzy są nowi. Jak się wejdzie, wpiszecie dobranowina.net. Działa ta strona, działa. I jak zrobicie Ctrl Shift L. To macie taką piękną stronę w kolorach ciemnych. Zjeżdżacie do dołu i tu jest taki link skrypty. I Tu klikacie i proszę bardzo. Tu są wszystkie skrypty. Tam z live'ów, które chciałem opublikować, i tu są dzieje apostolskie. Wchodzicie w dzieje apostolskie, i. i pyk, i tutaj są wszystkie. Tak? Tak. To Wam chciałem powiedzieć. I tutaj zaraz, teraz albo za tydzień, jak zapomnę, już się pojawi kolejny odcinek. Tak, to, to przerabialiśmy sobie tydzień temu. Także zawsze do tych skryptów, w razie czego można wrócić. Wszystko tu jest. Tak? Dobra. Więc o co chodzi? Aha, bo są różne możliwe interpretacje tego wersetu. Natomiast, żeby zaoszczędzić czas, koniec końców, najlepsza interpretacja tego jest taka. Poganom po prostu mówi się, żeby się powstrzymywali od pewnych rzeczy, ale przede wszystkim, żeby nie gorszyć Żydów tak, chociaż tu mówimy o nierządzie, no to nierząd to jest dosyć istotna sprawa, tak. Od pokarmów ze zwierząt uduszonych i krwi. Tak, czyli tak, tam sprawa jakiejś koszerności, e, chociaż mm, duszenie zwierzęcia, no to wiecie, to, to zwierzę się trochę bardziej męczyło, e, tak, trochę wbrew pozorom może, trochę to, to jest nieintuicyjne, ale Podobno się mniej zwierzę męczy, tak napisał David Stern, jak się mu zrobi takie solidne cięcie tym nożem i krew mu wypływa, i się po prostu zwierzę wykrwawia też, tak? Jeszcze kiedyś czytałem, to jest dosyć fajna. Ciekawostka. Kiedyś czytałem jakąś książkę pewnego Adwentysty. Oni uwielbiają tematy tego typu. I on tłumaczył, że jak zwierzę umiera w takich, wiecie, większych męczarniach, yy, czy właśnie może jak się je dusi, czy coś. Teraz niech mi ktoś poprawi, jeśli się mylę, natomiast wydaje się, że jak zwierzę umiera w takich męczarniach, czy że się stresuje i tak dalej, to do krwi jego uwalniają się toksyny. I podobno szczególnie tak jest z wieprzowiną, czy coś, i to jest, według tego Adwentysty, jeden z takich y, dowodów, wiecie, na, na to, że prawdziwy Bóg objawił się Żydom, ponieważ On im ta, takie rzeczy odnośnie tej wieprzowiny i, i tego mięsa koszernego i tak dalej, że On im takie rzeczy y, polecił, bo to jest zdrowe. I Ludzie normalnie z, z takim poziomem wiedzy biologicznej, tam, jaką mieli wtedy, no to oni nie mogli tego wiedzieć. Nie? Więc to jest taka ciekawostka. <coughs> Więc chodzi o to, że nawet to jest zdrowsze, tak? Jak się... Podobno jak się zwierzę mniej męczy i pewnie jak nie ma tej krwi też czy coś. Chociaż pewnie zaraz się odezwą wszyscy, którzy będą wychwalać zdrowotne skutki jakiejś tam. Krwawnicy, że jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Nie, nigdy nie jadłem takich rzeczy. Dobra. No tu, tu o tym piszę. To jakieś yy, cytaty z Talmudu, no to dobra, dobra. Najważniejsze jest to, tak? To jest myślę, że właściwa interpretacja. Wymogi te miały jedynie drugorzędne znaczenie etyczne. Były to przede wszystkim praktyczne reguły dotyczące wzajemnych stosunków między wierzącymi żydowskimi a nieżydowskimi. Nie żyd, który naruszyłby którykolwiek z tych czterech nakazów, zakazów. Stałby się dla swych żydowskich braci w wierze takim zgorszeniem, że nie byłoby tam miejsca na ducha wspólnoty. Ok? Więc to jest najważniejsze tutaj, bo niektórzy też tak biorą ten werset i są tacy zaniepokojeni, że czyli co? Czyli w takim razie apostołowie podtrzymali prawo ze Starego Testamentu, o którym Tyle się mówi, że to już nas jakby nie obowiązuje, no bo Jezus Chrystus, bo nowe prawo, tak, bo prawo pojawiło się po to, żeby dopełniła się miara przestępstwa i tak dalej, i tak dalej. No nie, ze względu na to, żeby nie gorszyć Żydów, tak, po to podtrzymano te takie podstawowe tam, takie proste, um, takie najważniejsze dla nich wtedy prawa, tak. Co znowu Wydaje mi się, że jest potwierdzone, tak? U świętego Pawła, który mówi, żeby nie jeść tego mięsa właśnie. Żeby nie gorszyć, tak? No i już kończę, kończę. Już nie mam wiele komentarzy. Od dawna bowiem w miastach są tacy, którzy głoszą naukę Mojżesza, czytając go w każdy szabat w synagogach. Wtedy apostołowie i starsi wspólnie z całym kościołem postanowili wysłać do Antiochii z Pawłem i Barnabą, więc dobrze mówiłem, że to oni z Antiochii idą. Wybranych spośród siebie ludzi Jude bar e, Barsabasa i Sylasa, którzy zajmowali wśród braci czołowe miejsce, wręczyli im pismo następującej treści. Apostołowie i starsi braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochi, Syrii i Cylicji przysyłają pozdrowienie. I to jest istotne, no bo widzicie, to już się zaczyna pierwszy dekret <grym> soboru. <grym> Pierwsza konstytucja soborowa. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy z naszego grona zaniepokoili Was głoszoną bez naszego upoważnienia nauką, powodując zamęt w umysłach Waszych, postanowiliśmy wspólnie posłać do Was wybranych ludzi z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy poświęcili swe życie dla Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy więc Judę i Sylasa, którzy ustnie powtórzą Wam to samo. I Stern tłumaczy to trochę inaczej. Oni osobiście potwierdzą to, co piszemy. Bo list sam w sobie mógłby się okazać fałszerstwem, tak? Żeby już mieli całkowitą pewność, Żydzi z Antiochii, no bo wiecie, mogłoby się okazać, wydają się dobrymi ludźmi, ale Barnaba i Paweł mogliby udawać, że okej, okay, to idziemy do Jerozolimy, i później gdzieś tam za zakrętem, <grym> za zakrętem w hotelu napisać taki list, Powiedzieć, pozdrawiamy apostołowie z Jerozolimy, no a posiedzieć trochę w tym hotelu, że tam niby rzeczywiście w tej Jerozolimie są <grych> i wrócić z tym listem i powiedzieć, zobaczcie, potwierdzili nam w Jerozolimie. Dlatego Jerozolima wysyła takich czołowych swoich braci, Jude i Sylasa i ci idą z tym listem i mówią, tak, my jesteśmy z Jerozolimy, o czym dobrze wiecie, potwierdzamy to, co tu jest napisane, to jest rzeczywiście taki dekret, <grych> soborowy z Jerozolimy, nie? Także ważni byli ci ludzie i wysyłanie tych wszystkich takich świadków, potwierdzaczy i tak dalej. Natchnieni Duchem Świętym i to jest dla mnie szok. Natchnieni Duchem Świętym. Jakie oni mieli przekonanie, jaką pewność tego, że są prowadzeni przez Ducha Świętego, nie? I używają tego jako Takiego jakby, z, wiecie, autorytetu. Nie? Że mówią teraz z autorytetu Ducha Świętego do wszystkich. Natchnieni Duchem Świętym postanowiliśmy nie nakładać na Was żadnych ciężarów, prócz rzeczy koniecznych, a więc powstrzymajcie się od spożywania pokarmów składanych bogom na ofiarę, znowu od krwi, od mięsa ze zwierząt uduszonych i nierządu. Jeżeli to zachowacie dobrze, uczynicie, bądźcie zdrowi. Gdy wysłańcy przybyli do Antiochii, zwołali zebranie, przekazali list. Przeczytano go i uradowano się jego pocieszającą treścią. O, wszystkim kamień z serca spadł. Mężczyźni się nie muszą obrzezywać. Dużo, dużo bólu ich ominie. I tak dalej, tak? Juda i Sylas, będący również prorokami, często pocieszali i umacniali braci słowem. Po pewnym czasie bracia, do których zostali posłani, odesłali ich z powrotem. I tutaj brakuje jakiegoś wersetu, czyli pewnie był. Pewnie był w tekstus receptus, tak? Szybko sobie zerkniemy, co tam powinno być. Jest taka strona. Jest taka strona. oblubienica.eu. Tutaj jak wejdziecie, jesteśmy w dokonaniach wysłanników, rozdział 15, werset 34. Jest tu jest 15, 34 werset, i tu wam wtedy pokażę. Widzicie? <coughs> Przepraszam, jak coś jest na czerwono, to znaczy, że jest w tekstus receptus, czyli w tej grupie manuskryptów, której my, katolicy, nie mamy w swoich Bibliach. Jest chyba tylko jeden przykład polski, który ma tekstus receptus, jest na jego podstawie, i to jest tłumaczenie UBG. Dobrze? I w UBG i w tym tekstu z Receptus jest taki tutaj werset Lecz, lecz Sylasowi zdało się tam pozostać. No więc widzimy. Z <laughs> jedna z tych różnic pomiędzy tekstu z Receptus a innymi manuskryptami, która nie ma wielkiego teologicznego znaczenia. Sylasowi po prostu chciało się tam zostać. Dobra, dzięki. Nie szkodzi, że tego wersetu tu nie ma. <laughs> U katolików, chociaż pewnie ktoś wymyśli jakiś ważny. E, ups, ważny powód. E, dobra. Paweł i Barnaba spędzili pewien czas w Antiochii i z wielu innymi nauczali, głosili Słowo Pańskie. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: wróćmy i zobaczmy, jak żyją bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy Słowo Boże. Więc była pierwsza podróż misyjna. O której sobie mówiliśmy, patrzyliśmy na mapkę, tak? Tam podczas tej pierwszej podróży Paweł założył kościoły w różnych miastach, i teraz Paweł mówi: chodźmy jakby na drugą podróż misyjną i odwiedzimy te wszystkie miasta, zobaczymy jak tam się mają. I tak się zaczyna druga podróż misyjna na końcu tego rozdziału. Barnaba chciał zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem, Paweł natomiast był zdania, by go nie zabierać, gdyż odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Tak? Pamiętacie? Mówiliśmy o tym w trzynastym rozdziale, tak? Dwa rozdziały wstecz. Że Jan Marek zostawił Pawła, mieli tam iść przez te niebezpieczne góry i on stwierdził, nie, chcę do mamy. <laughs> Jak to jeden kto to był? Chryzostom? Jan Chryzostom? Ktoś wymyślił, że ten chciał do mamy eee, he he. i zostawił Pawła, tak? I teraz, no tutaj jest takie małe, tu właśnie dochodzi do tego spięcia, gdzie znowu mają gdzieś iść na właśnie na tą drugą wyprawę emisyjną. No i Barnaba mówi, o super, na no to już dzwoni po Jana Marka. A Paweł mówi, ani mi się wasz, nigdzie z nim nie idę, bo mnie wtedy zostawił. Paweł był zdania, by go nie zabierać, gdyż odszedł od nich w Pamfili i nie brał udziału w ich pracy. Z tego powodu doszło między nimi do ostrej sprzeczki. Także się rozłączyli. Barnaba z Markiem odpłynął na Cypr. I tutaj Stern pisze tak. Szaul nie chciał sobie brać na głowę towarzysza, którego uważał za nieodpowiedzialnego, ale Barnaba był gotów tolerować swojego krewniaka. <laughs> Choć ostry spór, którego nie staramy się zażegnać z grzechem, to różnice w poglądach, powołaniu, osobowości czy stylu pracy grzechem nie są. Tak i Paweł dobrał sobie sylasa, wyruszył w drogę, polecone łasce Bożej przez braci, szedł przez Syrię i Cylicję umacniając kościołę. I tutaj Biblia Poznańska mówi, jest rok 49, Paweł rozstaje się z Barnabą i w towarzystwie sylasa rozpoczyna swoją drugą podróż apostolską, ta, która trwa od 49 do 52 roku. I teraz coś jeszcze na ten temat? Tak, no mi się wydaje, że tutaj Stern ładnie zgadzam się z tym, co tu napisał. Także to bardziej chodziło o to, bo niektórzy tu straszne tworzą historię, że Paweł mu nie chciał wybaczyć. Tak, no nie, niekoniecznie. Nie, to nie musi chodzić o zadrę, tylko właśnie Paweł uważał Jana Marka za nieodpowiedzialnego. Ja bym też powiedział, że po prostu on już nie wiedział, czy może na Niego liczyć. Tak, no bo te, te podróże misyjne są bardzo wymagające właśnie. Po to Jezus wysłał po dwóch, bo to jest wspaniała refleksja teologiczna. Zapytajcie się siebie czasem. Dlaczego Jezus wysłał po dwóch? I spróbujcie na to sami odpowiedzieć. No bo dlaczego wysłał po dwóch? Nie jest to wytłumaczone. Nie, Więc możemy się tego domyślać, ale to jest taka piękna refleksja. Dlaczego Jezus wysłał po dwóch? No, być może wiecie, każdy z nas jest człowiekiem, mimo że mamy odnowione wnętrze, to pozostajemy ludźmi. Mamy jakieś swoje słabości. Może czas, czasem ktoś zwątpi, albo chce mu się już zrezygnować, wtedy ten drugi go podtrzymuje i mówi: Nie, pamiętaj, co Pan powiedział, pamiętaj, co Pan uczynił przez nas, i tak dalej. Nie. Jak jeden spada w dróg, drugi ciągnie je ku górze. Taka <grymne> piosenka polska. Tylko to było o miłości, a nie o yy, byciu misjonarzem. <grymne> Miłość to nie pluszowy miś. Dobra. W każdym razie... Nie? Myślę, że też chodzi o to, że właśnie... Ci mają siebie pilnować, tych dwóch. Ci, ci dwaj mają siebie pilnować nawzajem. Upominać. Wspierać. Czasem być może nawet ratować. nie, Jak ktoś padnie, jak się jakoś rozłączą. Ktoś padnie ofiarą jakoś prześladowań, może go jakoś wyciągnąć. Włożyć do kosza, spuścić przez mur. Chociaż zwykle działają w dwójkę, tak? Więc... Raczej nie mam mowy o rozłączeniu. Natomiast jeśli jeden właśnie okazuje się taki, że. No nie, to ja teraz jednak zostawiam cię w połowie <laughs> tej twojej podróży. No to już na tym człowieku nie można tak polegać. Nie można się na nim tak oprzeć. Nie? Jak, jak masz szukać kogoś, okej, okay, jest kolejna ciężka robota, ciężki projekt. Kogo wezmę do tego projektu? No to już nie weźmiesz tego gościa, który cię poprzednio zostawił w połowie, tak? Z łokciami. Jak to się mówi? Zarobionego po pachy czy coś? <śm> w, w jakiejś ciężkiej, brudnej robocie. Nie, więc yy... też znam takich ludzi. Yy... Miałem w swoim życiu, którym, że tak powiem, no się zachowali bardzo brzydko. Tak, natomiast widzę, że starają się iść nadal za panem. Nie, i teraz niektórzy może, mogą myśleć, że ponieważ my nie współpracujemy czy, czy coś, to że. Że ja im nie wybaczyłem nie albo coś. I wydaje mi się, że dlatego tutaj rozumiem Pawa, bo mam bardzo podobną. Wydaje mi się sytuację. Nie, że ja już ja wybaczyłem tym ludziom, nie ma problemu. Natomiast nie śpieszy mi się, żeby z nimi współpracować, bo już wiem, że nie można na nich polegać. Nie? Wiem, że mają taki charakter, taką osobowość. Albo, nie wiem, takie podejście do wiary po prostu, że mogą mnie w najgorszym momencie znowu zostawić, albo zdradzić, wbić nóż w plecy, coś. <laughs> nie? Nawet jeśli są chrześcijanami, idą za Panem, starają się, nie? no to mają też jakąś taką przywarę, która sprawia, że no nie mogę ich mieć jako, wiecie, takich towarzyszy broni. Nie? Bo, jak, jak ci żołnierze stają tym takim frontem, wiecie, tak jak ci Spartanie czy Rzymianie, każdy, jak trzymał tarczę w takim zwartym szyku, to nie ochraniał tylko swojego ramienia. Czekajcie, jak to było? Pewnie w, pra w prawym ramieniu, w prawym ręku, pewnie mieli jakąś tam swoją włócznię, dzidę, lance, a w lewym ręku mieli tarczę, tak? I oni tą tarczą. Chronili nie tylko swój lewy bok, tylko też prawy bok prawe ramię, tego, który był po lewej stronie, a ich prawe ramię było chronione przez tarczę, którą w lewym ręku trzymał ten z prawej strony. I to jest taka piękna ilustracja, też myślę, że kościoła, nie? że zwłaszcza jak ktoś idzie w taką naprawdę trudną robotę, to musi mieć takich ludzi, na których można się oprzeć, nie? I teraz ja nie chcę. No, myślę, że nie powinienem mówić tam żadnych szczegółów, nie? Co, co tam się działo w moim życiu? Natomiast no, powiem może tylko jedno, bo nie chcę, żeby się jacyś ludzie tu odnajdywali i tak dalej. Nie, bo nie, nie mam naprawdę do nikogo e, żadnej zadry, nie, nie chowam. Natomiast są różne konflikty między chrześcijanami, ale czasem one się wydarzają przed jakimś ważnym wydarzeniem. Nie, że coś organizujemy, organizujemy, organizujemy i teraz tuż przed pff, zamiast no już biegną na nas, biegną na nas, to ty trzymaj tą tarczę, chroń, a ten mówi, wiesz co? Jak tak, to ja idę i poszedł i kto mi ten... <laughs> kto mi teraz będzie chronił ten bok kto będzie trzymał cały szereg, żeby się nie załamał, tak? Bo lecą na nas wszyscy. Nie, jak tak, to ja nie chcę. I idzie, nie? Więc sam przeżyłem rzeczy tego typu, także wiem, rozumiem, o co tutaj chodzi, nie? Nie chodzi o żadną sp tam sprzeczkę taką, wiecie, może była jakaś sprzeczka, ale yy, na pewno Paweł tego w sobie nie yy, nie jątrzył, zwłaszcza, że potem czytaliśmy sobie, tak? Że potem Paweł o Marku napisze, że jest mu bardzo potrzebny, tak? Jak pisze do Tymoteusza, zdaje się, więc na pewno tego nie jątrzył, tam za bardzo nie pamiętał, tylko wiedział, że no nie można się tak na nim oprzeć, bo taki ma charakter, taką ma osobowość, może jest jeszcze młody, cokolwiek, cokolwiek. Nie? Chociaż Tymoteusz, młody, potem się okazał wielkim, nie, takim wojownikiem który bardzo był przydatny Pawłowi. Więc. No, właśnie. No, właśnie. I do tych ludzi też, właśnie, nie mam żadnej zadry, ale, no wiem, że niestety. Nie. Musiał, musieliby naprawdę pokazać, a ludzie się niestety rzadko zmieniają do tego stopnia. Nie, musieliby mi naprawdę pokazać, że. że można na nich polegać. Nie, że mnie nie zostawią, przynajmniej nie w najgorszym momencie. <laughs> nie. No właśnie. Tak więc to by było na tyle. Przez Chrystusa Pana naszego Amen. Tak jest. Dziękuję Ci Panie Jezu i Duchu Święty i Boże Ojcze za 15 rozdział dziełów apostolskich i za te wszystkie historie, które są piękne. No dobra. To ja teraz otworzę tutaj okno. I na chwilę zrobię z mikrofonem tak, żeby nie krzyczeć e, za bardzo. No bo okno być otwarte, więc nie chcę tam sąsiadów e, denerwować czy straszyć, ok? Bo tutaj jest duszno. Dobra. Otworzyłem bardzo szeroko, więc może mi nawet jakiś ptak wleci. <laughs> no dobra. Wiem, o czym mówisz doskonale. <laughs> no właśnie, właśnie. Nie, ja, ja też o tym mówię nie po to, żeby, wiadomo, e... ja też o tym mówię nie po to, żeby, wiadomo, narzekać czy coś, tylko żebyśmy też wzięli sobie do serca ten fakt. Że nie można z takich miejsc uciekać nie? w takich momentach. Zwłaszcza jak są jakieś takie wydarzenia, nie czy albo podróż misyjna, czy jakieś rekolekcje, jakieś inne wydarzenie. Nie? To tuż przed nim nie można robić wielkiego nie? przewrotu, czy po prostu zostawiać kogoś z tym, nie. No, natomiast. Nie ma problemu, jeśli ktoś się odnalazł w tej historii, nie ma problemu. Nie? Tylko yy, ja to też odbieram do siebie. Zawsze trzeba uważać, żeby jak, jak myślimy o Słowie Bożym, nie? studiujemy te wszystkie sprawy, żeby się nie unieść, nie powiedzieć: No właśnie, ten grzech, który jest tutaj opisany, to mi inni zrobili. <noise> nie? Tylko trzeba myśleć, czy ja kiedyś. Komuś czegoś takiego nie zrobiłem? Nie. Więc ja to też przede wszystkim mówię do siebie, nie? żebym ja nigdy nikogo nie zostawił na polu walki. Tuż przed bitwą. No właśnie. Nie? I tak dalej. Jak radiowo się zrobiło, no właśnie. Właśnie się zastanawiam, czy jakoś inaczej nie zamontować sobie tego mikrofonu, żeby mieć go bliżej jednak. Bo ja sobie kupiłem taki, bo wiem, że go się da tak trochę ciut dalej. E, tak powiesić tak, że go nie widać, ale on jest. De facto bardzo blisko mnie? Nie? E, no, więc właśnie. Ale mogę go też mieć bliżej i się zastanawiam, czy. Czy tak by nie było lepiej? <śpiewanie> to jest moja mama, która przypomniała jeden z naszych takich memów rodzinnych. Bo niektórzy to mają memy tylko w internecie, a my mamy też takie rodzinne. Memy. <śpiewanie> I mój tata. Mój tata miał taką historię, że się gdzieś wprowadzał do jakiegoś mieszkania, tak? No i ktoś mu pomagał wnosić pianino. I niestety pokłócili się przy tym wnoszeniu pianina, i tata został sam z pianinem <laughs> na schodach <laughs> i co teraz, możesz możesz, nie wiem zagrać koncert koncert życzeń na schodach, no ale już sam tego nie wniesiesz <laughs> także u nas jest taki mem, zostawić kogoś z pianinem na schodach <laughs> No właśnie. O Jacek, zadaje pytanie. Jeżeli apostołowie natchnieni duchem świętym postanawiają nie nakładać przestrzegania prawa nawróconym poganom, to dlaczego Kościół katolicki naucza, że do zbawienia potrzebne jest przestrzeganie przykazań? No więc, bracie Jacku, na tym polegają nasze dyskusje, rozważania. Czy znaczy, nie na tym polegają, ale wydaje mi się, że powoli dochodzimy do takiego mocnego wniosku, że kiedy apostołowie mówią, że nie musimy przestrzegać prawa, no to mówią o prawie. Mojżeszowym, tak i teraz protestanci z, z tobą włącznie Jacku, chociaż może się nie chcesz nazywać Protestantem. Tak. Natomiast chrześcijanie nie, nie Katolicy rozszerzają to, jakby na wszystkie uczynki. Nie. A są teksty ewidentnie w Nowym Testamencie, które mówią, że uczynki są potrzebne. Może nie bezpośrednio do zbawienia, ale jednak żeby potwierdzić prawdziwość wiary, tak? Jest to wyraźnie wyraźnie w wielu miejscach napisane. Jezus opowiada, tylko że ty Jacku wcześniej, to byłeś ty Mówiłeś, że Jezus tam naucza tylko, do, 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 naucza tylko Żydów? O tym chyba trochę rozmawialiśmy, tak czy nie? Że Jezus opowiada przypowieści, jak będzie wyglądał, są to ostateczne. No i co? Czy on się pyta ludzi, kto z was wierzył we mnie? Nie, on mówi: byłem głodny, nie nakarmiliście mnie, nie chcę was widzieć, nie znam was. Nie? Czyli na podstawie uczynków ich osądza. Potem list Jakuba, rozdział drugi, no i tak dalej, i tak dalej. Czy będą jeszcze filmy o sposobach na realizację postanowień, motywacje do, przezwyci do przezwyciężania lenistwa? Myślę, że jak najbardziej. W wiem, trochę ich nie było teraz na przełomie jednego roku i drugiego, ale myślę, że to nie, nie szkodzi. Myślę, że przydadzą się takie filmy też, jak ktoś będzie po tym styczniowym zmęczeniu postanowieniami, czy może swoim lenistwem styczniowym. Myślę, że będzie fajnie zrobić to w każdym momencie roku. Są jakieś takie sposoby na takie zmotywowanie siebie, zainspirowanie zorganizowanie, które mm, trochę sprawdzam, eksperymentuję, niektóre rzeczy udoskonalam. Więc myślę, że się z Wami na pewno podzielę jakimiś pomysłami, doświadczeniami. Nie, poza tym, no o, o tym lenistwie to już sobie czasem mówiliśmy na tym na, tym, na tych QA, ale myślę, że przydałby się też jakiś taki film na ten temat. No, 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 no. No. Przepraszam, że ja tak niczego nie obiecuję, a potem nie chcę mieć e, tego jarzma <laughs> obietnicy na głowie. Myślę, że myślę, że do tego dojdziemy, że będą takie filmy, tylko jeszcze nie wiem dokładnie kiedy. Jaki fajny mikrofon podcastowy. Mikołaj to byś mógł podkładać głos do jakichś chrześcijańskich treści, radiowy głos. A yes. Dziękuję bardzo. Zwłaszcza, jak mam chore gardło. <laughs> Akurat to jest taki mikrofon, żeby ktoś sobie nie myślał, że ja kupuję jakiś nie wiem, nie wiadomo co. To jest tak zwany. Tutaj nie widać. To jest taki. O! To jest tak zwany Blue Yeti. Blue Yeti. Czyli ludzie, którzy sobie kupują. Dobre mikrofony, youtuberzy i tam różni podcasterzy to się śmieją z tego mikrofonu. Rzoka, taki początkujący youtuber zawsze sobie kupuje Blue Yeti, <laughs> ale z tego co widziałem, dla mnie jest jak najbardziej w porządku, więc no więc staram się nie kupować tam naj, najdroższego sprzętu, jeśli go nie, nie potrzebuję, tak. Także jeśli mówimy o pieniądzach z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim patronom, którzy wspierają rozwój tego kanału właśnie. Staram się dobrze jak najlepiej wykorzystywać te, te wszystkie środki. Ja nie mam problemu z uczynkami, ale traktuję je nie jako zapłatę za zbawienie, ale jako świadectwo wiary, która bez nich byłaby martwa według Jakuba, Pawła z Galatów 5 czynna w miłości. Mhm. Czy potrafisz przyznać, że nauczanie Jezusa Jakuba całkowicie różni się od nauczania 15 rozdziału Dziejów oraz samego Pawła? Wiesz co, Jacek, sugerujesz tutaj, że rozdział 15 Dziejów Apostolskich, że jest Taki sam jak nauczanie Pawła, czyli że nie nakłada jakby przykazań, tak? No ale jednocześnie przecież. <laughs> Jest taka zachęta, więc powstrzymajcie się od spożywania pokarmów, tak? Składanych bogom na ofiarę, od krwi, od mięsa, ze zwierząt uduszonych i nierządu. Tak? Jeżeli to zachowacie, dobrze uczynicie. To jest taka zachęta. Tak? Natomiast ona jest na podstawie przekazania miłości bliźniego. I. To się wszystko ze sobą zgadza i łączy. Jezus mówi, takie jest nauczanie Jezusa, o którym tutaj mówisz. Ten nie, nie pójdzie do nieba, kto spotkał głodnego i nie, go nie nakarmił. Miłość bliźniego. Nauczanie Jakuba jest oczywiście takie samo, bo tutaj sam je zestawiasz, tak? Jeśli powiesz komuś, najedz się. A mu nic nie dać do jedzenia. no To bez sensu. Tak? No, ale mamy tutaj taką zachętę. Którą można streścić w słowach: nie gorszcie innych. Starajcie się nie gorszyć tak swoich braci. Dlaczego? No bo miłość bliźniego. I teksty z samego świętego Pawła. Myślę, że można w nich znaleźć to samo: trzeba kochać Boga, trzeba kochać bliźniego. <laughs> tak? Czy coś powiedziałem nie tak? Jacek pisze dalej: Jezus i Jakub uczą, że do zbawienia potrzebne są uczynki, 15 rozdział i Paweł tego nie uczą. Powiedz mi Jacku, co, co myślisz na temat. Znowu jest dyskusja z Jackiem, tak jak kiedyś, ale. Niektórzy to lubią. Co, co myślisz na temat listu do Rzymian, rozdział drugi? Uciski u udręka będzie udziałem każdego, kto popełnia zło, najpierw Żyda, potem Greka. Chwała, zaś cześć i pokój będą udziałem każdego, kto czyni dobro, najpierw Żyda, potem Greka. <coughs> Hmm. I tu dalej było coś. Bo nie tych, którzy są słuchaczami, prawa uzna Bóg za sprawiedliwych, lecz ci, którzy pełnią uczynki zgodne z prawem, doznają usprawiedliwienia. <grymian> Co myślisz o tym wersecie na przykład? Jestem ciekawy, nie? Bo to jest list do Rzymian, który... No jakby jest podstawą tej całej nauki, głównie protestanckiej, tak, o zbawieniu z samej tego wiary, z samej tego łaski. Nie? I tutaj dla protestantów rozdział drugi listu do Rzymian jest trochę pro problematyczny, bo ma właśnie takie wersety, nie? które wprost mówią, Że jednak to no nie można być słuchaczem prawa, trzeba też pełnić uczynki zgodne z prawem, nie? Ciebie chyba jeszcze nie było, jak dzisiaj sobie cytowaliśmy pierwszy Koryntian 7:19, który mówi tak. I to jest też święty Paweł oczywiście, bo list do Koryntian. Zarówno obrzezanie, jak i nieobrzezanie nie ma bowiem znaczenia, liczy się tylko przestrzeganie przykazań bożych. Więc zobacz, wydaje mi się, że to jest kolejny e, argument za tym poglądem moim, że kiedy apostoł mówi, że nie musimy przestrzegać prawa, to mu chodzi o to: obrzezanie, nieobrzezanie, e, płacenie podatku świątynnego, przestrzeganie świąt i tak dalej. Tak? Liczy się tylko przestrzeganie przykazań bożych. Więc są jakieś przykazania Boże, z których Paweł, do których jakby Paweł nie zalicza obrzezania, co jest ciekawe. Tak? Jacek odpowiada, Paweł kończy ten fragment, że nikt nie jest w stanie przestrzegać prawa. Kontekst, kontekst, kontekst fragmentu. Kor nic nie mówi o zbawieniu. Aha, dobrze, dobrze. Że nikt nie jest w stanie przestrzegać prawa. Ale co, rozdział, rozdział drugi? Myślę, że Jacku, przez, jakby chyba przeskoczyłeś, tak, do jakiegoś innego rozdziału? Już tu dzisiaj cytowaliśmy. Aha, Rzmian 3.90. Zaraz przejdę do innych pytań, kochani. Nie będę tylko z Jackiem rozmawiał spokojnie. <grym> Cóż więc, czy odnosimy triumf w żaden sposób? Przecież oskarżyliśmy wszystkich Żydów i Greków o to, że tkwią w grzechu. Tak też napisano: nie ma sprawiedliwego, nie ma ani jednego. No i co? Co? <coughs> W ogóle ten stern e, w, lubi wersety typu Rzymian 714, tak? Gdzie jest napisane, że wiemy, że prawo jest duchowe. <laughs> ciekawe, co? E, no, 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 Podział na rozdziały jest sztuczny. <laughs> tak, tak, to się zgadzam. Natomiast dla mnie też sztuczny jest podział na nauczanie Jezusa, Jakuba oraz nauczanie Pawła i coś tam i apostołów dla pogan, tak. nie, nie widzę nie widzę w tym sensu wielkiego. Wiara uczynna jest zbawiająca, a wiara tylko deklaratywna nie jest zbawiająca. Według słów Jezusa, który mówi dobrze, powiedział o Was Izajasz. S tak? Lud ten wargami, ale sercem swym daleko jest ode mnie. No właśnie. My Myślę, że cały kontekst Jakuba mówi o praktykowaniu czynem wiary zamiast obojętności na los biedniejszej części kościoła. Mikołaj, oglądasz The Chosen? Jakieś refleksje masz może? Właściwie się zastanawiałem, czy nie zrobić filmu na ten temat. No mam... E... Są plusy i minusy. E... Są w tym serialu piękne perełki, ale z drugiej strony są takie dziwne rzeczy. E... Zwłaszcza tak z grubsza te ostatnie odcinki, które oni wypuszczają, te najnowsze. Czyli tam chyba z trzeciego sezonu, tak? No to. Zdałem sobie sprawę, że jak bardzo to jest serial dla współczesnego chrześcijaństwa. Ja w widzę w, w każdym prawie odcinku rozwiązanie jakiegoś jednego z najpopularniejszych problemów w jakimś mega amerykańskim. <słuch> Nie, czyli na przykład. No, trochę mnie wzburzył ten, ten fragment, gdzie Jakub młodszy, w każdym razie Jakub nie jest uzdrowiony. I Jezus mu tłumaczy, dlaczego on nie jest uzdrowiony, i mówi mu: No, bo twoja historia twojego życia. Twojego chrześcijaństwa będzie lepsza, kiedy nie będziesz uzdrowiony, a mimo to będziesz się modlił o uzdrowienie innych. O matko, nie zapaliłem tych ładnych lampek. Aaaa, pięknie. Nie, Jezus mu mówi. <ścoughs> nie tak, bo miał lepszą historię. No i wtedy na podstawie tego chyba zrobili jakiś klip. Tylko mi mignęło coś, ale zrobił z nikiem wujciciem chyba, tak? Nik, Nik wujcic, czyli ten, który nie ma rąk ani nóg, a głosi Chrystusa. To jest e, cała jego taka, znaczy jedno z najważniejszych jego haseł, nie? Że, e, że Pan Jezus jakby przeze mnie chce pokazać. także nie musi kogoś uzdrowić fizycznie, żeby on był pełen życia. Tak? On, on pokazuje, że Bóg w nim jest, bo ma taką tragiczną sytuację, a się nie załamał. Nie? I teraz przez to widać, że Chrystus jest dla niego źródłem życia. I to jest ogólnie piękne. Piękne. Tylko, że wkładanie tego Jezusowi w usta wydaje mi się, że jest takim małym przegięciem. To jest ewidentny problem w Ewangeliach, problem każdego chrześcijanina, który je czyta. I wydaje mi się, że to jest taki problem, który Pan Bóg chciał zostawić w tym słowie, żeby to na zawsze generowało takie zdrowe napięcie. Problem, mianowicie taki, że. Pan Jezus uzdrowił wszystkich, a my nie uzdrawiamy wszystkich. Wystarczyło się, że się ktoś dotknie Jezusa i był uzdrowiony. A u nas nie ma takiego człowieka, a nawet jak się ludzie dotykają e, Komunii Świętej, to też nie są uzdrawiani. Problem? Jezus mówi: O cokolwiek mnie poprosicie w moje imię, ja e, uczynię, tak? O cokolwiek mnie poprosicie w moje imię, ja to zrobię? Coś takiego? Ja na 14, 14? Znowu. Masa chrześcijan modli się. Nie zostałem wysłuchany. Problem. I teraz Ewangelia Marka, rozdział 9. Uzdrowienie epileptyka, ale epileptyka, który najpierw był zaprowadzony do apostołów i oni nie mogą go uzdrowić. Napięcie! Napięcie! Jest chory epileptyk. Przychodzi ktoś, mówi: Uczniowie pewnie uzdrowią tego mojego syna. Przychodzi do uczniów Jezusa, nie mogą go uzdrowić. Napięcie. I teraz, gdyby tą historię miał dokończyć reżyser w serialu The Choze, z całym szacunkiem, to by dokończył tak. Jezus by przyszedł i powiedział: To jeszcze nie jest twój czas, epileptyku, albo taką. Chcę, żebyś miał historię, że jesteś chrześcijaninem mimo swojej epilepsji. I to jest piękne, to jest kochające, fajny pomysł, ale w Biblii zupełnie inaczej to wygląda w Ewangelii. Nie jesteśmy pozbawieni tego napięcia. Tylko Jezus się tam denerwuje na apostołów, że nie uzdrowili epileptyka i mówi: brakuje wam wiary. Jest jeszcze wspomnienie o, o jakimś pokoleniu przewrotnym, więc trzeba by się zastanowić, co to znaczy. I. Mówi ten rodzaj, i teraz niektórzy mówią ten rodzaj demona epilepsji, a niektórzy mówią ten rodzaj niewiary. Jest wyrzucany przez modlitwę i post, więc jest napięcie. Jezus coś potrafi robić, my nie potrafimy. I teraz Jezus nam dokładnie tłumaczy, dlaczego brakuje wiary, brakuje modlitwy, brakuje postu. A co robi The Chosen? No wiesz, no bo to taki musi być twój krzyż, no bo taka jest historia twojego życia, lepiej mi posłuży. To są jakieś inne koncepcje, które w ogóle w Nowym Testamencie nie ma. Szkoda, że takie współczesne, jakby, że takie współczesne pomysły wkłada się do Ewangelii. Nie? Ach, takie rzeczy mnie trochę, trochę mi się nie podobają, nie? Natomiast nadal są w tym The Chosen. fajne perełki. Nie. Uwielbiam ten moment, kiedy wszyscy uczniowie się kłócą, a Jezus wraca ze swojej służby strasznie zmęczony, ledwo żywy. Coś pięknego. I im wszystkim szczeny opadają, że my tu się kłócimy o jakiś. Nie. Jakieś bezsensowne rzeczy, a tu Jezus pracuje w tym czasie. Dobrze wykorzystuje swój czas. Niesamowita perełka. Najlepszy moment, jak dla mnie. Cześć Mikołaju, po powiedz proszę, bo jeszcze nie do końca mam to ułożone. Jak to jest z tymi przykazaniami, jakoby Kościół katolicki jedno pominął, a jedno podzielił na dwa różne. Najważniejsze jest to, że w, tam, gdzie są wypisane przykazania, tak, w piśmie świętym, no to tekst święty w ogóle nie, nie sugeruje, które przykazanie jest pierwsze, które drugie, a które trzecie, a które czwarte. Jest tylko napisane, że, że tam jest, że ich jest dziesięć tych przykazań. Ale że tak powiem, interpretacja należy niestety do ciebie. Ile jest tych przykazań? Teraz Kościół katolicki ma nie jakąś współczesną, nową interpretację tego, ile tam jest przykazań, i które to jest drugie, a które trzecie. Tylko idzie za interpretacją Augustyna, który zmarł w roku 430, więc to jest naprawdę wczesny chrześcijanin. Nie Nie było jeszcze wtedy protestantów, yy, i tak dalej, i tak dalej. Nie, i, i on to tak zinterpretował, i wydaje mi się, że zinterpretował dobrze, ponieważ albo możemy rozdzielić yy, przykazanie nie miej cudzych bogów obok mnie i nie strugaj sobie bożków. Wydaje się, że to jest bardzo podobne. Tak, te dwa przykazania są bardziej podobne do siebie niż nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego i nie pożądaj żony bliźniego. To są też podobne przykazania, ale jednak no chyba jednak dużo bardziej się różnią od siebie niż nie miej cudzych bogów obok mnie i nie strugaj sobie bogów. Nie? Wydaje mi się, że, że ta interpretacja augustyna, a więc katolicka, jest, jest właściwa. Co nie oznacza, że katolicy czasem nie, nie przesadzają tak z jakąś czcią do figury czy do obrazu, i, i warto, warto o tym mówić. Także ja w ogóle się cieszę, że protestanci to podnoszą i, i tworzą napięcie znowu, takie zdrowe napięcie. Paweł nie uzdrowił Timoteusza, gdy ten miał problemy żołądkowe. Jacku, ty, który tak dobrze wiesz, że Jezus robił jedno, a Paweł robił drugie. Przed chwilą mnie przekonywałeś, że Jezus miał jedno nauczanie, a Paweł ma drugie, i że to tak jedno jest dla Żydów, a drugie dla Poga. No to właśnie wydaje mi się, że no Jezus tak uzdrawiał wszystkich, chyba że gdzieś była jakaś niewiara albo miał napięty grafik. Ale to były jedyne powody, to czemu The Chosen nie może być wierny temu, ewangelii, i powiedzieć: Dobra, jedyne powody, o których wiemy, że Jezus nie uzdrowił kogoś, to śpieszyło mu się, <grym> albo gdzieś tak była ewidentna niewiara, odrzucenie Jezusa. No to tam nie czynił wielu cudów, tak? Albo jakby powiedział, Marek w ogóle tam nie uczynił cudów. A tu nagle mamy. Wymyślone. Też mam podobne wrażenie odnośnie do Chosen. Trochę zbyt wycilowany i wyluzowany ten serialowy Jezus. Taki, <taki trochę: don't worry, be happy. <taki> no, fajny jest ten aktor. Wydaje mi się, że jakby miał super scenariusz, to też byłby dobry. Nie, w, w. Tak, jak na niego patrzę, to wydaje mi się, że no rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy się naprawdę wzruszają oglądając ten film i że to jest naprawdę jakby Jezus na nich patrzył z ekranu i tak dalej. E, no. Rozumiem to. No. Powiedziałbym więcej, ale to może zostawię na jakiś film. Widziałem, że Tomasz Samołek zrobił film o The Chosen, trochę tam skomentował, polecił. Kiedy turbo uczeń? Właśnie skrypt już mam praktycznie gotowy, więc ciągle mam to z tyłu głowy, przepraszam, nie powinno, nie powinno tak być, ale miałem tu różne też awarie w domu. Moja, moja kulpa. Pytanie, czemu zebrał się ten sobor? Czyżby z Ewangelii nie wynikała nauka o obrzezaniu Pogan? Czy nauka Jezusa nie była pełna i doskonała? Nie rozumiem, gdzie w Ewangelii jest mowa o obrzezaniu Pogan. Nauka Jezusa była pełna i doskonała, tak. Natomiast jednocześnie Jezus powiedział w Jana 16:12, że jeszcze wiele mam Wam do powiedzenia. Ale teraz nie możecie tego znieść. Że w pewnym sensie nauka Jezusa nie była pełna. Bo <laughs> no sam powiedział, że niektóre rzeczy jeszcze, jeszcze dojdą. I to takie rzeczy, które są teraz zbyt kontrowersyjne, jakby, że nie jesteście w stanie tego znieść. Nie? I wydaje mi się, że chodzi o włączenie, właśnie, Pogan do kościoła, co się dzieje w dziejach apostolskich. Nie. Eee... No więc właśnie. A Sobór się. Z... Dlaczego? Się zebrał sobór, no bo trzeba przeczytać początek tego rozdziału. Czytaliśmy o tym, że tak, że były spory. Byli Żydzi, którzy uważali, że trzeba się obrzezać. Kiedy ktoś zostaje chrześcijaninem, to musi się obrzezać. Nie? A Paweł i Barnaba twierdzili, że no jak to? Nie? Pewnie, że nie muszą. Mikołaj, imponuje mi Twoja dojrzałość i szczerość za jednym razem. Jaki to robisz? Dojrzałość i szczerość. Czy to jest trudno połączyć? <laughs> Ale bardzo dziękuję za dobre słowa. Eee, spoko, protestanci trójce uznają, więc są katolikami, którzy może o tym nie wiedzą. What? Huh? What? Mikołaj, może ty mi pomożesz kochać braci moich protestantów? Zauważyłem, że częściej się, się zgadzam z tobą niż z nimi w wielu kwestiach i coraz bardziej denerwuje mnie, jak was, katolików, krytykują. O! <laughs> Dzięki, bracie protestancie! No, to jest to, co mówiliśmy sobie tydzień temu, nie? Natka zadała takie pytanie, że Czemu protestanci są tacy fajni, a katolicy tacy słabi? No to widzisz, Natko. Tutaj masz kogoś, kto ma odwrotne zupełnie doświadczenie. I mówi, czemu protestanci są tacy słabi, a katolicy tacy fajni? Okazuje się, że trawa jest bardziej zielona zawsze u sąsiada. Nie. Też kiedyś byłem zafascynowany bardzo protestantami, a później posłuchałem sobie takich, co mądrzejszych, co dojrzalszych. I się okazało, że oni narzekają właśnie na swoich braci protestantów, że, że z nimi okropne są problemy przeróżne, często te same, co katolicy mają z braćmi katolikami, więc po prostu każdy ma jakąś inną swoją bańkę, innymi ludźmi się otacza. Niektórzy mają pecha odnośnie katolików, in, inni pecha odnośnie protestantów i itd. A może coś jest w tej zielonej trawie u sąsiada itd. O tym samym teraz pomyślałam. <laughs> Natka powiedziała: no właśnie, no właśnie. Widziałem ten kanał macie jakąś swoją naukę. Jaki kanał? Urszuli? Czy nie? A jakaś Urszula rzeczywiście pisze duże komentarze. Witam serdecznie. Ruda Śląska, anioły służą Wam. Na początku był stworzony Adam, potem Ewa. Adam jest głową rodziny, to mąż jest głową rodziny. Przykazania Boże wypisane na sercu. Nie czcimy obrazów ani się nie modlimy do nich. Obraz to dzieło sztuki, możemy podziwiać. <laughs> Czyli takie losowe. Losowe komentarze. <laughs> Przepraszam. Po prostu nie widzę, jak cokolwiek się łączy z, z tym, co mówimy, ale. Coś mówiliśmy o obrazach, tak czy nie? A, nie wiem. Czyli coś nas jednak łączy. No dobra, aha, jest 21.7, więc powierzajmy się Panu. Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. Rzymian 3,23. Wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Panie Jezu, wyznajemy, że nie jesteśmy sprawiedliwi. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie uczynić, nawet pomyśleć, nic dobrego. Dlatego, Panie, tak się cieszymy, że już jesteśmy w tym miejscu. W nowym przymierzu, które Powraca jakby do tego przymierza Abrahamowego i możemy być usprawiedliwieni po prostu z wiary. Panie Jezu, wierzymy, że Ty jesteś Panem i naszym Zbawicielem, i że swoją śmiercią na krzyżu obmyłeś nas z naszych win, zabrałeś nam nasze grzechy, stworzyłeś w nas nowego człowieka. I uzdolniłeś do czynienia dobrych czynów. I wierzymy, Panie, ja przynajmniej tak wierzę, że łaska zbawienia, obmycia z grzechów i łaska przemienienia wnętrza, tak że człowiek zaczyna czynić dobre rzeczy, że to się ze sobą łączy. I jeśli po kimś nie widać przemiany życia, To znaczy, że nie było też prawdziwego obmycia z grzechów. Wydaje mi się, że tych dwóch łask nie można rozłączyć że łaska jest jedna. I Ty, Jezu Chryste, obmyłeś nas z naszych win i uzdolniłeś do dobrych czynów. Dlatego, Panie. Znaczy nie dlatego, ale, ale mimo to <laughs> nie będziemy się starać czynić dobrych czynów, żeby być zbawionymi, bo to by było na odwrót. Ale kiedy nie widzimy dobrych czynów w naszym życiu, kiedy nie widzimy, że zostaliśmy naprawdę przemienieni, to patrzymy na swoje wnętrze, zastanawiamy się, czy tam w ogóle mieszka duch Boży. I przede wszystkim o to się staramy. I o to Ciebie, Panie, prosimy, żebyś przemienił nasze wnętrze. Przypominamy sobie, że rzeczywiście Ty jesteś naszym Panem i Zbawicielem, Ty jesteś synem Boga Żywego. I wierzymy w to usilnie. Ta wiara czyni nas dziećmi Boga. Więc jesteśmy naprawdę przez tą wiarę zradzani, jakby z Ducha Bożego. Galatów 3:26: Dzięki wierze jesteśmy dziećmi Boga w Chrystusie Jezusie. A jeśli jesteśmy dziećmi Boga, a jeśli Duch Boży zamieszkuje w naszych sercach, będziemy święci nie tylko przez jakieś nałożenie płaszcza świętości, ale przez przemianę całkowitą naszej istoty. Panie Jezu, chcemy być święci. Tak jak Ty powiedziałeś, bądźcie doskonali, jak doskonałym jest Wasz Ojciec w niebie. Chcemy być doskonali. Dziękujemy Ci za obmycie z grzechów. Dziękujemy Ci za uzdolnienie do dobrych czynów. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Tak jest. Niech będzie błogosławiony Pan. I niech będą błogosławieni wszyscy ludzie, którzy mi pomagają tutaj, którzy są obecni. Niech Wam błogosławi. Wspaniałych dni, dużo zdrowia, wspaniałego roku, mało lenistwa. <laughs> niech Bóg mieszka w Waszych wnętrzach, niech to się objawia, urzeczywistnia w Waszym życiu codziennym. Amen. Bardzo dziękuję za Wasze dobre słowa, za komentarze, za modlitwę i za wsparcie finansowe. To wszystko jest możliwe dzięki Wam. Bardzo dziękuję. Kocham Was. I widzimy się w każdy poniedziałek o 19:00 tutaj. I dziękuję, dziękuję. Czy coś jeszcze? Nie. Amen. Dziękujemy, amen. Papa, pa. Bóg mieszka w nas, ale my jesteśmy rzadko w domu. A, dobre, dobre. <ścoughs> no dobra. Kłajam się serdecznie i pozdrawiam nisko. Do zobaczenia. Mwa, Kocham was. Kocham was. Papa. Pa. Yeah. Aha, nie, nie, nie ma dźwięku. No, dobra. To cześć.